Witam wszystkich. Nazywam się Michał Staniszewski, jestem z Łodzi. Chciałem wam opowiedzieć troszeczkę o grafice czasu rzeczywistego, z czym, czym się wiąże i gdzie jest wykorzystywana i jak możemy ją przenieść do domu i stworzyć sobie własny wirtualny świat i to całkiem niedługo. Grafika czasu rzeczywistego różni się od zwykłej grafiki tym, że komputer musi ją przeliczyć w trakcie, kiedy ją wyświetla. Dla dobrego odczucia płynności jedna klatka musi być wyrenderowana, czyli narysowana w czasie nie dłuższym niż 16 milisekund. Dzięki temu mamy prędkość około 60 klatek na sekundę i wtedy nie czuje się wrażenia, że klatki następują jedna po drugiej. W przypadku filmów w kinie obecnie jest stosowana technologia 24 klatek na sekundę, ale wspomagane jest to tym, że kamery podczas nagrywania obrazu dodatkowo powstaje efekt tak zwany motion blur, dzięki któremu obraz staje się bardziej płynny. Ale z tego, co słyszałem, już bardzo niedługo, jeżeli się nie mylę, to albo film Hobbit, ewentualnie drugi Avatar będzie wyświetlony w kinach w technologii 48 klatek na sekundę. I możecie mi zaufać, że ten efekt może być bardzo dziwny dla ludzi, którzy się wcześniej z tym nie spotkali. Po prostu film staje się momentalnie bardzo realistyczny, aż tak realistyczny, że może być nieprzyjemny w oglądaniu. To znaczy, obraz może stać się tak, jakby był teatrem wręcz. Wszystko, realizm bardzo, bardzo wzrasta. Dobrze, taka grafika normalnie jest używana w grach, ponieważ mamy interakcję, więc nasze działania przekładają się bezpośrednio na to, co się dzieje na ekranie. I to, co żeśmy stworzyli ostatnio dla firmy Sony, to jest gra, taka nie gra, można to powiedzieć, bo promujemy kierunek tworzenia interaktywnych opowieści, tak zwanych doświadczeń, które się nazywa Datura, której stworzyliśmy wirtualną rękę. Tą ręką można za pomocą własnej ręki poruszać się po ekranie i wpływać na to, co się dzieje na ekranie. Może poproszę o pierwszy film, żeby było bardziej jasne to, o czym mówię. Tak więc do tego używamy kontrolera, który nazywa się PlayStation Move i polega na tym, że ma w sobie 3 akcelerometry i 3 żyroskopy. Dzięki temu możemy otrzymać informację o obrocie ręki naszego nadgarstka. Dodatkowo ma taką świecącą kulkę z przodu i ona jest używana po to, żeby mieć informację o absolutnej pozycji względem ekranu ręki. I to wystarcza na to, żeby mieć całą dłoń, która zachowuje się tak, jakbyśmy chcieli. Pewnie część z was zapyta się, dlaczego sama dłoń, a nie cała ręka, bo to troszeczkę odrealnia nam to, co widzimy na ekranie. No to jest problem, mianowicie przy pomocy tego kontrolera nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się, gdzie jest nasz łokieć. Teraz załóżmy, że mikrofon to jest ten kontroler PlayStation Move i ja mogę trzymać łokieć teraz w ten sposób bądź w ten sposób, a my nie wiemy jako programiści, gdzie ten łokieć właściwie się znajduje i to jest duży problem. Musicie mi zaufać, że w momencie, kiedy żeśmy odcięli ten łokieć, to odczucie imersji, czyli jakiego zanurzenia się w tym świat wirtualny, było znacznie większe niż wtedy, kiedy ten łokieć był widoczny na ekranie. To jest ciężkie do wytłumaczenia, po prostu to trzeba spróbować. Dobrze, to technologie. Żeby nasz program uruchomić, potrzebny jest PlayStation 3, aczkolwiek widziałem, że dużo ludzi używa zwykłego peceta w domu i jest bardzo dużo filmów na YouTubie, które to przedstawiają. Do tego PlayStation Move, który przed chwilą pokazywałem do obsługiwania ręki, ale jeżeli mamy 2 kontrolery, to możemy długi przepisać do głowy. I z powodu tego, że mamy możliwość dowiedzenia się, pod jakim kątem jest ten kontroler, więc przechwytujemy ruchy głowy.
To jest tak zwany head tracking i bardzo, bardzo zwiększa imersję. Na sam koniec, tutaj widać na tym obrazku, akurat zastosowaliśmy taki hełm wirtualny, on się nazywa HMZT1 i jest dostępny w sklepach, aczkolwiek obecnie w całość, znaczy jest bardzo trudno dostępny, bo zostały sprzedane wszystkie magazynowe ilości. Teraz Sony pracuje nad nowymi wersjami tego hełmu, bo przyznać muszę, że on nie jest do końca wygodny, to znaczy problem jest z takimi hełmami taki, że każdy ma inną głowę. Jeżeli w przyszłości będą technologie związane z wirtualną rzeczywistością, której możemy obejrzeć cały obraz przed oczami, to prawdopodobnie sprowadzi się do tego, do podobnego stylu, w jakim są obecnie zorganizowane sklepy optyczne, czyli przychodzimy do optyka, optyk bada nasz wzrok, dodatkowo jeszcze wybieramy sobie oprawki tak, żeby były jak najbardziej wygodne i wychodzimy z gotowymi okularami. I podejrzewam, że właśnie to albo będzie zorganizowane w ten sposób, albo przez projekcję bezpośrednio na środkówkę oka, ewentualnie przez szkła kontaktowe z wyświetleniem obrazu. Dobrze, i jak to działa? Potrzebujemy następujących komponentów. Mamy system PlayStation 3, dodatkowo kamerkę, która jest potrzebna do tego, żeby śledzić, gdzie jest pozycja naszej ręki. Pierwszy kontroler przyczepiony do głowy i zarówno do tego hełmu wirtualnego i drugi kontroler w ręce. I teraz zbudowaliśmy taką instalację na potrzeby promocji tego naszej niegry, która przedstawia mniej więcej, jak można w warunkach domowych wejść w wirtualną rzeczywistość. Poproszę drugi film. I tak to znaczy, stworzenie takiej instalacji to nie było za bardzo domowe, ale uwierzcie mi, że można to zrobić, szczególnie, że w tym hełmie jest wyświetlacz trójwymiarowy, mamy osobny ekran na jedno oko i osobny ekran na drugie oko, ale z tego, co żeśmy robili testy, to też bardzo fajne efekty uzyskuje się przy telewizorze 3D, który ma około 40 cali i jest odsunięty około 1,5 metra od nas. I z podłączeniem dodatkowego kontrolera i head trackingiem jest to bardzo dobre już odczucie. Natomiast to, na co my bardzo liczymy, to jest nowy projekt, który nazywa się Oculus, który został ogłoszony kilka miesięcy temu i już prawdopodobnie w ciągu kilku miesięcy pierwsze egzemplarze tego prototypowego urządzenia będą wysyłane do programistów. Są to też okulary, tylko zupełnie inaczej zorganizowane, bo
obraz jest znacznie większy i przykrywa większość naszego zakresu widzenia. Idealnie byłoby, gdybyśmy mieli możliwość założenia jakby takiej bańki na głowę, ewentualnie jakiejś kuli, której byśmy widzieli nie obraz w stylu kinowym, tak jak tutaj, czyli obraz dwuwymiarowy, tylko taką sferę. W momencie, kiedy zakładamy okulary wirtualne, pierwszą rzeczą, jaką do nas dociera, to jest to, że widzimy ramki z boku. I to jest to, z czym na pewno będzie trzeba powalczyć, żeby naprawdę osiągnąć takie pełne zanurzenie w wirtualnym świecie. Natomiast kolejną kwestią, która ma przyspieszyć tą naszą imersję, to jest tworzenie jak najlepszej grafiki w czasie rzeczywistym. Komputery stają się coraz szybsze i to widać, one są dziesiątki razy szybsze z roku na rok. I ostatnim naszym projektem jest film czasu rzeczywistego, który ma na celu zbadanie prędkości komputera i ocenianie, jak bardzo jest, zmienia się jego prędkość w okresie czasu, ewentualnie między różnymi modelami. I to jest film, który żeśmy nazwali Kocilla, co zresztą widać na obrazku. Jeden z bohaterów jest to właśnie tytułowa Kocilla. Ten projekt jeszcze jest w trakcie beta testów, ale już wkrótce można się zapisywać na beta testy, ale wkrótce będzie go premiera. Został stworzony razem z warszawską firmą, ewentualnie grupą artystyczną Platyżymicz, która słynie z filmów animowanych. I w tym projekcie celem projektu było udowodnienie, że da się przyspieszyć pracę animatorów. To znaczy, normalnie praca przy filmie animowanym trójwymiarowym wygląda w ten sposób, że są na początku tworzony jest koncept, storyboardy, później jest bezpośrednio tak zwany dressing, czyli mamy już rozstawione kamery w wirtualnym świecie i graficy układają poszczególnie, gdzie ma stać jaki element. A na sam koniec jest faza tak zwanego renderingu, która trwa bardzo długo. W przypadku filmów Pixara jest ograniczenie, że jedna klatka może być liczona maksymalnie 20 minut, po to, żeby byli w stanie wyrenderować cały film, który ma 1500 ujęć, na kolejną premierę, dlatego że obecnie Pixar produkuje jeden film na rok, więc ta ich tak zwana ferma renderująca jest po prostu obciążona i muszą w jakiś sposób z tym walczyć. W przypadku grafiki czasu rzeczywistego nie ma tej fazy renderingu i grafik podczas utworzenia tego dressingu na scenie, czyli układania elementów, od razu widzi, jaki będzie efekt końcowy. Nie oznacza to wcale, że ta praca jest znacznie szybsza, dlatego że i tak ta cała praca graficzna i animacyjna musi być stworzona i dodatkowo jeszcze musi być przemyślane to dokładnie, żeby to było w stanie chodzić tak szybko. Aczkolwiek po utworzeniu już całego filmu jesteśmy w stanie w ciągu jednego dnia zmienić kompletnie jego wygląd wizualny, co jest świetnym rozwiązaniem. Natomiast dodatkowo to, o czym myślimy, to jest tworzenie bardzo szybko trójwymiarowych seriali w stylu przykładowo Misia Coral Gola, który był zrobiony w ten sposób, że studio najpierw stworzyło ogromną makietę miasteczka, czy tam Misia Uszatka, w której on żył z tymi swoimi przyjaciółmi, jego mieszkanek i poszczególnych sali, w której odbywała się akcja, ale jak już dochodziło do jakichś zmian drastycznych scen, na przykład Misia Uszatek nigdy nie był na pustyni, albo Misia Uszatek nigdy nie był w Himalajach, i to działa w ten sposób, że po prostu ta makieta już jest zrobiona. Jeżeli zrobimy to w naszym silniku, tak zwanym taką makietę tego miasta, i połączymy to z systemem, który widzieliśmy wcześniej, czyli z okularami wirtualnymi, z wirtualną kamerą, to jesteśmy w stanie nagrywać te seriale tak, jakbyśmy nagrywali zwykły film. Czyli możemy poruszać się po całym miasteczku z kamerą. Aktorzy mogą być całkowicie, ich ruchy zgrywane kamerami i będą w stanie widzieć siebie nawzajem już po tym, jak będą wyzwalizowani przez takiego Misia Uszatka, czyli mogą bezpośrednio ze sobą prowadzić dialogi, będąc Misiem Uszatkiem. Dobrze, w takim razie proszę o
puszczenie filmu Godzilla. Ten budynek ostatni wyleciał w powietrze. No niestety, jak się tworzy filmy w czasie rzeczywistym, to symulacje są mocno niedeterministyczne, mogą powstawać tego rodzaju efekty. Dobrze, została mi dokładnie minuta. Jakby ktoś miał pytanie. To ma związek bezpośrednio z rośliną, którą jest datura. To jest taka roślina, która jest bardzo trująca i mimo tego, że jest trująca, to ludzie nadal ją hodują na balkonach i sam projekt jest, tak jak powiedziałem, nie grom. To jest taka bardzo senna opowieść, w której są widoczne różnego rodzaju abstrakcyjne obrazy i w każdym z tych obrazów możemy dokonać pewnego rodzaju decyzji, które są ambiwalentne. Możemy wybrać, nazwijmy to, złą bądź dobrą decyzję i na podstawie tych decyzji one są akumulowane, które są zbierane przez całą grę, przez co na sam koniec mamy wynik tych naszych decyzji, więc datura jest tutaj bardzo przemyślaną nazwą projektu, który przedstawia właśnie ten ambiwalentny wybór. Tak, to znaczy halucynogenną w momencie, kiedy jest używana w małej ilości, ale w dużej jest mocno, no wręcz śmiertelna. Dlatego, że współpracowaliśmy z firmą Sony, więc takie kontrolery żeśmy dostali. Jakbyśmy współpracowali z Microsoftem, to prawdopodobnie byśmy użyli Kinecta, ale problem jest w tym, że Kinect jest świetny do przetwarzania ciała postaci, ale nie rąk, więc trzeba było powiązać ze sobą te dwie technologie. Ostatnio Microsoft opatentował nowe urządzonko, które się doczepia do nadgarstka i jest kamera, która śledzi bezpośrednio palce i chcą to z Kinectem połączyć. Z Kinectem jest ten problem i tak samo z Move'em, że trzeba rozumieć istotę kontrolerów. To znaczy trzeba na przykład zdawać sobie sprawę z tego, że
to, w jaki jest obrót, skąd, o, to jest ten drugi kontroler, to skąd wiemy, skąd się bierze obrót, tą informację dostajemy z wektora grawitacji. I na przykład też to, że żeby komputer wiedział, gdzie znajduje się nasza ręka, musi mieć jakiś sposób absolutnego powiązania naszego położenia i do tego jest używana kamera, więc bez takiej wiedzy, na przykład to, że GPS pracuje w ten sposób, że, bo można skonstruować śledzenie pojazdu na dwa sposoby, albo poprzez sposób absolutny, czyli mamy satelity, ewentualnie sposób relatywny, czyli śledzimy przesunięcia w czasie. Natomiast ten relatywny sposób jest taki, że on potrafi się psuć, on potrafi się dekalibrować bardzo szybko i tak samo te kontrolery potrafią się dekalibrować, po prostu trzeba rozumieć ich istotę. Jeżeli mamy pada w ręku, takiego zwykłego do gier, to zaufajcie mi, że jeżeli nigdy nie mieliście pada w ręku i spróbujecie zagrać, to będzie dla was kompletnie nieużywalny. Trzeba z nim poćwiczyć i po kilku dniach będziecie już naprawdę go dobrze używać. I tak samo jest z tymi kontrolerami, że po prostu trzeba ich zrozumieć istotę działania. No to jest troszeczkę wyższy poziom abstrakcji, że tak to nazwa, ale jest do osiągnięcia. No, tu jest troszeczkę, trzeba będzie jeszcze prób zrobić, bo mów nie podejrzewam, że się nie przyjmie tak rewelacyjnie, dopiero nawet może następna generacja takich kontrolerów też może się nie przyjąć, ale z czasem po prostu to musi zostać zaakceptowane, bo ten head tracking, co pokazywałem, to jest coś, co na pewno, na 100% się znajdzie w przyszłej generacji gier, bo układy do śledzenia głowy można wstawić w słuchawkę bluetoothową i po prostu ona i tak się używa w jakichś grach, więc to dostajemy za darmo wtedy. O, chyba czas już się skończył. Także dziękuję bardzo.